Cześć, witajcie u Zakopca. Dzisiaj zapraszamy Was do kuchni. Zrobiliśmy sobie troszkę przerwy w pracy, robiliśmy dzisiaj swoją robotę i postanowiliśmy w tej przerwie zrobić takie oto ciasteczka. Bardzo smaczne, bardzo dobre ciastka. Można je kupić w sklepie, ale dzisiaj robimy je osobiście sami tutaj u nas w kuchni. Dlatego zapraszam Was, pokażemy wszystko co i jak, podamy co i dlaczego, jak to zrobić, ale naprawdę są rewelacyjne. Nie? Na cygary bardziej są dobre. O, takie też pyszne są, pyszne. Po prostu są, słuchajcie, miodzio. Okej, okay. Poczekaj. Czekam. No. Dzisiaj robimy Garibaldi. No, to robimy, zaczynamy. Przesiewamy mąkę. Do mąki sobie dosypiemy trochę szczyptę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia. No, robimy to pierwszy raz, więc... Trzeba... Pierwszy raz robimy, ale kilka razy jedliśmy, pyszne no, było. No, pyszne było. Okay. Także jak coś nie wyjdzie, to trzeba nam wybaczyć. Dobra, teraz do tego musimy dodać masło. Masło jest dosyć zmrożone. Dajmy małe kawałki, żeby było łatwiej rozetrzeć. Tylko nie będziemy ucierać, tylko robić coś takiego jak na kruszonkę. Słowa mi brakło. Kruszonkę. Czyli taka bułka tarta niby, że. I o dziwo dzisiaj mamy wszystko poważone. Jak nigdy. Jak nigdy i wszystko zgodnie z przepisem. Mamy to rozcierać, nie ugniatać, tylko rozcierać. A, już będzie samo o mąki. Czemu? Rozsypałam. Mamy już zmieszane 125 gram mąki z 75 gramami masła, łyżką proszku do pieczenia i szczyptą soli. Dodamy do tego teraz, nie pamiętam ile cukru, 25 gram cukru, pudru. No, chcieliśmy dać 20, ale nam nie wyszło i dosypało się 5 gram. Nie no, w przepisie jest 25 gram. Mamy sobie to wymieszać. Dziwnie się to robi. Dobrze. Dodajemy teraz żółtko jednego jaja do tego. I łyżkę stołową mleka. Nie, też nie zagniatamy tego, tylko mamy wymieszać. Mieszać, aż się zrobi ciasto. Dziwne. Już się nam to prawie zbiło, więc resztę dokończę rękami. Uformujemy sobie kulkę z tego. Tak mało ciasta. Z tego będzie bardzo mało herbatniczków, bo tylko 12. To na jeden dzień będzie. No tak, dla nas to na raz. Okej, dobra. Mamy przygotowane ciasto. Teraz owinę go folią i trafi na 20 minut do lodówki. Ciasto jeszcze chwilkę będzie w lodówce, ale w międzyczasie sobie ubijemy białko. Nie na sztywną pianę, tylko tak delikatnie, żeby się nie dobrze smarowało. Okej, myślę, że wystarczy. I idziemy po ciasto. Mamy nasze ciasteczko. Mamy go podzielić na dwie równe części. Powiedzmy, że. I będziemy rozwałkowywać na mały prostokącik.
Dobra, jeden mamy. Całą nogi do spodra. Dobra. Myślę, że jeden mamy. Teraz będziemy drugi. Bierzemy białeczko nasze i smarujemy. I nasza piękna, smaczna porzeczka suszona. Nie, to chyba z 10 porcji my musimy robić to ciasto. No my tak. Strasznie my to smutno nagrywamy. Jakby stypa miała być. No ale co się będziesz wygłupiał przy robieniu ciasta? No trzeba coś opowiedzieć, słuchajcie. No porzeczki. Lubi ktoś porzeczki, czy nie lubi ktoś porzeczek? No to myszko, ja nie umiem. Czego? Lubić? Ale fajnie to wygląda. I robimy taki myk. My przykrywamy oba ciastka. Tak, miałam to inaczej zrobić. Ale zawaliłam. Trzeba bardzo dobrze podsypać mąką, żeby nam się to nie przykleiło, bo to teraz będziemy dalej rozwałkowywać. Do rozwałkowywania. Oczywiście jak chcecie piękne, równe, to możecie sobie obkroić krawędzie, ale ja nie będę tego robić. Wykorzystamy wszystko. I nasze garibaldi prawie gotowe. Jeszcze musimy tylko to przełożyć na blaszkę. Posmarować pozostałym białkiem. I do piekarnika na 15, około 15 minut. Za dużo tej mąki mamy na tym. Ja tylko stoję i czekam, kiedy będzie można to zjeść po prostu. Nie miałem to robić. Ja jak zwykle po prostu. Ja robię, a ty filmujesz się, obijasz i potem jesz tylko. Możecie dać troszkę mniej mąki. Niestety za dużo zostało na tych ciasteczkach. Ale jak już mówiliśmy, robimy to pierwszy raz, więc... Następnym razem będą ładniejsze. Ale to jest tak pyszne. Będę mu Bronka, jak Bronek kupił całe pudełko. Co Bronek poszedł na zaplecze, to my do pudełka z Arturem Wizyny. Ale to pyszne. Oczywiście możecie sobie porzeczkę ugotować w soku nie jabłkowym, tylko pomarańczowym. Możecie nasączyć w wódce. Tak przez około 20 minut, potem odsadzić to, wysuszyć. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pierwszy raz robimy dzisiaj takie
podstawowe, no to zobaczymy, jak to wyjdzie. Smakować na pewno będzie. No i dość szybko w sumie, nie? Dobrze, no to wyląduje to teraz do pieca na 12-15 minut, aż się ładnie nam zarumienią. Temperatura 180 stopni. Minęło 14 minut, nasz Garibaldi jest już ładnie zarumienione, o ten nawet za bardzo. Teraz będziemy to przekładać na siateczkę do ostygnięcia. I będziemy zjadać, ale już widzę, że można było cieniej rozwałkować jeszcze to ciasto i na pewno mniej mąki dać. Ale nauka nas nie idzie, prawda? No dokładnie, ważne, żeby smakowało. No, następne będą lepsze. No, dokładnie. Muszę przesunąć teraz. Ja wiem, czy my poczekamy bez wystygnięcia ciasteczek. Z tych składników, które podawaliśmy, powinno powstać 12 pięknych, równiutkich ciasteczek. Moje nie są równiutkie, ale kurde, gorące palą w palce. To niech stygną. Garibaldini nasz. A ja mielę kawę. No i nasze herbatniki Garibaldi, żeśmy wyciągnęli z piekarnika. Już wystygły, tak wyglądają. Gosia mi je zaserwowała w takim moim kubeczku. No i teraz jemy sobie obiad. No i po obiedzie z kawusią spróbujemy. Fajne. Jak sklepowa, czy tak nie bardzo? Dużo lepsze. No fajnie. Miałeś mieć to w obiedzie. Polecamy, warto zrobić, naprawdę. Pyszne. Na pewno trzeba robić z dwóch porcji, uwierzcie mi. No. To jest trochę mało. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy was serdecznie.